Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku odpowiedzi na pytania. Jakoś tak odpowiadam szybciej, bo padły dwa ważne pytania, więc a nie chcę odpowiadać godzinami. Pan Przemysław Grabowski, tańczący ze skoczkami i szybka partia wicemistrza świata, pozdrawiam. Staramy się dać partię również wicemistrzów świata. Tutaj na myśli była partia Aronian Caruana. Pan Wojtek Witkiewicz. 7,55 było brać tę wieżę z matem. Którą wieżę 7,55? Zaraz zobaczymy dobrze. Było brać tę wieżę z matem zaraz tu w koniu Elszada, a którą wieżę z matem? 7,55. Już patrzymy, tak Państwo piszecie, 7,44, 7,49, 7. A te wieże na F1. No trzeba było. Święta racja. Święta racja. Pani Wojtku Witkiewicz. Trzeba było brać te wieże. No niestety miałem falowanie uwagi i się nie udało. Pan Piotr Błaszyński. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pan Piotr Błaszyński podziękował za odpowiedź o trenowaniu. Jednakże tu jest dodatkowe pytanie i to spowodowało, że powiem więcej na ten temat. Pan Przemysław Grabowski. Nie wiedziałem, że uniorek tak słabo wygląda w sytuacjach w szachach czwartej IP. Dziękuję za odpowiedzi. Szachy dziecięce kupiłem. Córka ma 15 lat. No ja muszę popróbować. Pozdrawiam. Panie Przemysławie, to nie jest tak. Kiedyś była Liga Juniorów junior był do lat 17 młodszy i do 20 starszy i wtedy był sens utrzymywać w klubie juniorki do lat 20. No, po prostu juniorka 20-letnia zdobywała dużo punktów dla klubu. I były, więc takie juniorki w klubach były. No, była pierwsza liga, druga liga, były trzecie ligi były i tamte juniorki grały. Ligi były 12-osobowe, te pierwsze juniorki były potrzebne. Mało tego, jak juniorki były, juniorzy grali dla drużyn seniorów, to tam nastąpiło pod koniec lat 80. oddzielenie. To jak grały dla seniorów, to też były potrzebne. Tam tylko 1/4 punktów się liczyło. Natomiast no, potem przesunięto za czasów takich, no już nie będę mówił czyich, żeby wstydu oszczędzić, juniorów do 15-19 i to już było trochę gorzej, bo no, juniorka grała do 19 lat, powiedzmy, grała do matury i w klubach juniorki były. I były Mistrzostwa Polski do lat 19. Do 15 i do 19 była Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży i te maturzystki grały latem po maturze. W lipcu były Mistrzostwa Polski, więc zawodniczki jeszcze były, po czym przeprowadzono kolejną koncepcję, już nie będę mówił, czyje to pomysły były. Do lat 14 i 18 wprowadzono juniorów, a Mistrzostwa Polski juniorów, jak byli juniorzy do lat 19, to Mistrzostwa Młodzieżowe były do lat 23. Za Mistrzostwa Młodzieżowe awansował mistrz młodzieżowy, mistrzyni młodzieżowa mieli prawo gry w 16-osobowym finale Mistrzostw Polski. I to było cenne dla zawodników. Po czym okazało się, że są tylko Mistrzostwa Polski do lat 18, a młodzieżowe zmniejszono do 20. Dlaczego zmniejszono? Zmniejszono do 20, bo kombinowano, żeby uczyć małe dzieci szachów, co nie jest takie wymyślono, że szachy są sportem wczesnym. No,
No nie mogą być sportem wczesnym, bo wcześniej mogą być sporty ogólnorozwojowe, ruchowe, motoryczne. Dziecko rozsadza energię. Ale no szachy, no do tego wrócę, od kiedy szachów uczyć. Natomiast i przesunięto młodzieżowych mistrzów Polski do lat 20 i dawano tym, po czym się okazało, że jak była żądza zdobywania punktów za te dzieci do mistrzostw Polski do 10, to władze sportowe zaczęły dawać punkty za punktami pieniądze do lat 10, ale przestali dawać punkty za mistrzostwa Polski do lat 20. I nagle się okazało, że do lat 20 nie ma chętnych na udział w mistrzostwach Polski do lat 20. Kluby już nie miały tyle pieniędzy. A więc automatycznie ostatnia kategoria to było 18 lat. I co się okazało? Że w mistrzostwach Polski do 18 lat trudno było skompletować komplet uczestniczek. Do 16 jeszcze się udawało lub nie. Z czego to wynika? Młoda dziewczyna jak gra w szachy, no to gra, bawi się z koleżankami. A kiedy kończy 15 lat, kiedy kończy gimnazjum, czy idzie do liceum, to ona widzi, że z tych szachów żyć nie będzie, więc tam jeszcze siłą inercji pojedzie na półfinał Mistrzostw Polski, czy na jakąś ligę, tak grzecznościowo, towarzysko, ale pracować nad szachami już jej się nie chce. I mało tego, no, tam mniejsza liczba zawodników jest punktowana w Mistrzostwach Polski, chyba tylko 32 czy 24, jakoś taka, w tych młodszych więcej. Więc klubom to nie przynosi punktów, za punkty nie ma pieniędzy. No i efekt jest taki, że coraz trudniej było kompletować skład uczestników Mistrzostw Polski. Jeszcze z 10 lat temu w Mistrzostwach Polski, jak prezesem był Tomek Sielicki, to startowało 34 mężczyzn w klasie systemem szwajcarskim, a kobiet jakimś cudem udawało się 10 skompletować. Teraz jest coraz trudniej. Coraz mniej kobiet po skończeniu 20 lat gra w szachy, bo musi z czegoś żyć. Musi skończyć studia, musi założyć rodzinę. Jeżeli spojrzymy na polską czołówkę, to po 20 kobiety przestają grać w szachy. No, przestają wcześniej, ale te, które były mistrzyniami międzynarodowymi, stwierdziły, że szachów nie wyżyją. Praktycznie w Polsce gra 5-6 kobiet, które dostają stypendium. Tylu już mężczyzn, które dostają stypendium. Chwała związkowi, że załatwia stypendia od sponsorów. I oni z szachów żyją, a pozostali, no co? No, muszą szukać pracy. Muszą szukać pracy. I to jest problem. Nie jest problem juniorek, tylko problem jest, że tego rzeczywiście bardzo mało kobiet gra w szachy. I przestano robić półfinały kobiet i mężczyzn. Nie ma półfinałów. W półfinale Mistrzostw Kobiet startowało 50 pań. W półfinale Mistrzostw Polski mężczyzn i setka to nie była rzadkością uczestników. A teraz nie ma sensu robić półfinałów. Bierze się no czołówkę krajową reprezentantów. Plus doszukuje się tu za ranking, tu jakąś zdolną juniorkę. I w ten sposób się kompletuje. Były finały 16-osobowe, a teraz 10. I to tak jest. I to wynika z przemian, że człowiek musi mieć chęć do życia, czas do życia, z przemian. Myślę, że może się znajdą ze dwie, trzy zawodniczki lub zawodnicy, których rodzina w jakiś tam sposób dofinansowuje. No ale żeby być zawodowcem, to trzeba wziąć kartkę papieru, przeciąć ją na pół, zapisać z lewej strony nakłady, które włożyłem, wyjazdy na turnieje, zakup programów szachowych, notebooka, wydatki na kondycję fizyczną, poświęcony czas w ciągu roku. Po prawej stronie nagrody zdobyte, wygrane w turniejach. Od prawej strony odjąć to, co po lewej.
Jeżeli wyjdzie plus, a bardzo rzadko wychodzi, to trzeba jeszcze podzielić na 12, ile wychodzi na miesiąc. No. Zapłacić podatek. A co zrobić, żeby było więcej poprawy? No można mieć sponsora, tylko sponsor raz jest, raz go nie ma. Na sponsorze nie można bazować. No to można zacząć uczyć szachów. Czy się umie, czy się nie umie. Jeżeli zawodnik zaczyna uczyć szachów, gorzej gra. To jest bardzo proste. Jeżeli jest trener, zawodnik, który tańczy i on w czasie nauki tańca tańczy z osobą uczoną, no to tańczy gorzej, ta osoba tańczy gorzej. Jeżeli ktoś gra w szachy albo analizuje ze swoim podopiecznym, chcąc, nie chcąc, nie robi tego na poziomie, który od niego jest wymagany. I to jest problem z tych juniorek. I to jest problem tych juniorek, panie Przemysławie. Szachy dziecięce kupiłem, córka ma 5 lat, no muszę popróbować, pozdrawiam. Panie Przemku, 5 lat. 5 lat. No do nas chodziły dzieci, które nie miały 5 lat. Chodziły. Robiły powolutku postępy, potem szybsze. To, że dziecko zacznie w wieku 5 lat, nie ma gwarancji, że będzie grało lepiej od tego, co zacznie w wieku 7. Natomiast jeżeli pan będzie dozował po troszeczku, po 5 minut, po 10 i za każdym następnym przykładem czy przedłużeniem zajęć będzie się pytał, czy chcesz jeszcze, czy już nie, to lepiej 3 razy dziennie po 5 minut niż raz 10. Także panie Przemku, to tak. I po troszeczku, i nie wymagać, i cierpliwie, i czekać, czekasz, aż dziecko odpowie. Nie denerwować się, że dziecko nie odpowiada. Dziecko ma pomyśleć, ma spróbować powiedzieć, można dać wskazówkę. Nic na siłę, powolutku, powolutku, powolutku. W razie dodatkowych pytań proszę mnie pytać. Powolutku. Znowu pan Przemysław. Młodzi teraz ostro grają, pozdrawiam, dziękuję za film. Różnie z tą młodzieżą. Pan Josep Lombardo. Niech pan odpowiada, bo to jest ciekawe. Nie, panie Lombardo, będę odpowiadał na pytania. To taką, jakby to powiedzieć, zachowałem się kokieteryjnie, czy tak się wyrażę. Świetny kanał, proszę o więcej partii, panie Lombardo. No jak więcej partii? Wystawiam 6 filmów dziennie, kiedy z których 4 są nagrywane, a 2 są jakby wybraniem tego, co ciekawe, z tego, co z transmisji na żywo. Więc, panie Lombardo, no nie dam rady więcej, ja jeszcze pracuję. Mam uczniów, których uczę przez Skype, uczę w przedszkolu, prowadzę zajęcia, powiedzmy, w przedszkolu, w kilku szkołach. Klub prowadzę, załatwiam te formalności klubowe. Fundacji 23, Fundacji 23 nie ma dużo pracy, na szczęście jest to dobrze ułożone. Ale teraz na przykład trzeba sprawozdanie złożyć do Ministerstwa Kultury, no to też jakoś sobie poradzimy, bo do Urząd Skarbowy to załatwia księgowa. Księgowa pilnuje wszystkiego, więc to panie Lombardo. A jeszcze chcę o Bryżu coś napisać o cybernetyce. Ostatnio widziałem, jak ci cybernetycy wzięli młodą patopsycholożkę. Gada o taki głupot, o taki profesorze Dąbrowskim od pozytywnej psychologii i o dezintegracji pozytywnej. Coś strasznego. Rozwiązano mu instytut, podobno cierpiał za komuny, ale tak w latach 40. podróżował sobie i uczył się na zachodzie, w Szwajcarii, gdzie we Francji, gdzieś tam jeszcze. A to, co to taki kompletne bzdury, więc muszę jeszcze trochę cybernetyki też tłumaczyć. Pani Lombardo, proszę mi wybaczyć, choć mało tego robię. Pan Ralf, panie Piotrze, pytanie z mojej strony, czy posiada pan również profil na stronie czeską? Miałem, panie Ralfie, kaczoreczka, ale te wyskakujące reklamy, te prośby, żebym wykupił konto diamentowe. Panie Ralf, z mojego punktu widzenia, jak to Anatol nazywa, warsztat. Ja mam warsztat trenera, ja mam oprogramowanie, ja mam bazy partii,
Mam mnóstwo materiałów szachowych, więc to, co dają serwery typu chess.com, chess24, to nie jest dla mnie żadna atrakcja. Jak widzę filmy Sofii o debiutach, czy jakieś tam inne, to nie jest, więc wykupywanie źródła, wykupywanie konta premium, czy tam jakiegoś, nic mi nie daje, nie daje mi tego, co mam, bo jak dają 5 kombinacji, to ja kombinacje mam, jak dają partie komentowane, artykuły, no to ja to mam w swoim warsztacie, więc ponieważ nie ma sensu tego konta zakładać, nie ma sensu korzystać z konta, a denerwuje mnie to, ta komercyjność. Miałem konto, grałem trochę ze 3 czy 4 lata temu, nie pamiętam. Także nie mam w tej chwili profilu i nie planuję. Mam na chess24, bo miałem realizować projekt, ale rozegrałem dwie partie. Chciałem realizować projekt Pierca Królewsko-Indyjskiego oboma kolorami. Rozegrałem dwie partie i nie poszło. Tam też mnie bombardowali reklamami, żebym tam ściągał. Obiecali mi, że coś, jak im dałem kontrofertę, na szczęście zamilkli, mam spokój. A jeszcze raz pan Ralf mnie pozdrawia, pisze jak zawsze na poziomie. I tu panu Dzikowi odpowiem za chwilę, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pan X Kornik pytał, po król G8 to mamy pata, a nie wygranego pionka. Tak, panie X Kornik, ma pan świętą rację. Może tam nie król G8, tylko król F8 lepiej zagrać i rzeczywiście prościej jest, to znaczy trzeba nie dać pata, natomiast prościej jest wygrać piona, bo wtedy gra się ręką i jak się wygra piona, to nie można przegrać, jest w przypadku spadku czasu, zakończenia się czasu jest remis. Pomyliłem się tam, miałem falowanie uwagi, zdarzyło mi się, ma pan rację. Natomiast prościej, sama idea, że prościej wygrać piona niż szukać mata, kiedy król jest przed pionem, jest słuszne. I ostatnie pytanie, ale bardzo takie obszerne. Pan Dzik Dzik. Czy nie wydaje się panu, to jest bardzo zły początek, panie Dzik Dzik, proszę się nie gniewać. Jak mi się coś wydaje, czy nie, to ja tego staram się nie mówić. Staram się mówić to, o czym jestem przekonany. Ale pytanie jest bardzo dobre, że 30 minut dla 8-letniego dziecka to jednak za mało. Moim zdaniem, o i to jest bardzo dobre, także pana zdaniem, aby utrzymać się w czołówce, potrzebne jest około 2 godzin w górę, 6 dni w tygodniu. Ale to się bardzo cieszę, panie Dzik Dzik. Najpierw skonkluduję to, z czym się zgadzamy. 6 dni w tygodniu. Jeden dzień w tygodniu trzeba szachy odstawić. Natomiast wracam dalej. Zacznę od środka. Aby utrzymać się w czołówce. Panie Dzik Dzik, myślę, że tu pan popełnia błąd. Co to znaczy utrzymać się w czołówce? No chodzi panu o czołówkę kategorii wiekowej. Panie Dzik Dzik. A czy to chodzi o to, żeby się utrzymać w czołówce, czy żeby ich przegonić? Panie Dzik Dzik. Ja myślę, że tu chodzi o to, żeby ich przegonić teraz. I przegonić w jakim okresie czasu? Czy przegonić ich w ciągu pół roku, w ciągu najbliższego miesiąca, no, w najbliższych mistrzostwach Polski, panie Dzik Dzik. Bardzo szczegółowo pan odpowiem, pan słucha cierpliwie, pan się nie denerwuje, się z pana nie nabijam, ale to kojarzy mi się, miałem pan kolego o takim nazwisku i dlatego jak pan ma przydomek, jak chodziliśmy na strzelanie, to była taka konkurencja olimpijska, strzelanie do biegnącego dzika, to mówimy, Zdzisiu biegnij. I on się uśmiechał, bo był bardzo sympatyczny, myślał się. Także wracając do meritum, utrzymać się w czołówce. Jak ja trenuję, nie stawiam sobie za cel utrzymać zawodnika w czołówce. Mało tego. Nawet sobie nie stawiam celu, żeby przegonić tę czołówkę. Ja nawet nie stawiam cel,
żeby zdobyć w określonym czasie jakąś kategorię, bo na to nie mam wpływu. Stawiam cel, kształtowanie zawodnika, rozwijanie jego cech, wszechstronne kształtowanie pod względem szachowym i nie tylko szachowym. Także, więc jeszcze raz wrócę, za chwilę jeszcze wrócę, ale ja to, co mówiłem, te 30 minut, zaraz wrócę, to, co ja mówiłem, to mówiłem o zajęciach czysto szachowych, a trzeba jeszcze mieć trening fizyczny i to taki, który dziecku da się wyżyć. Więc to, że chłopcy wychodzą i ganiają za piłką, to jest bardzo... I nikt nie chce stać na bramce, tylko chcą biegać. A jak biegnie z piłką, to nikomu nie poda, tylko leci dalej. To jest naturalna potrzeba organizmu. Więc musi być. Nie namówi pan dziecka na systematyczne bieganie. Ale może pan go zapisać do sekcji pływackiej, żeby tak potrenował trochę pływania, za 3 razy w tygodniu chociaż. No, żeby miał taki wysiłek. Rower, wsiąść z dzieckiem na rower. Lepsze to niż hulajnoga. Pojeździć z dzieckiem na rowerze. O, żeby się dziecko wyżyło, żeby się zmęczyło, żeby zrealizowało naturalną potrzebę ruchu. I to jest też potrzebne do znoszenia wysiłków. Pan mówi, 30 minut dla 8-letniego dziecka to jednak za mało. Ja nie wiem, czy mi się wydaje, bo ja na to pytanie patrzę inaczej. Ja w ogóle uważam, mieliśmy w klubie taki przypadek kilka lat temu, że przyszła dziewczynka, która miała 8 lat, nie znała ruchów, ale miała 8 lat. Pracowała więcej, jeszcze pół godziny, ale z początku pracowała mniej. Z początku pracowała niedużo. 8 lat nauczyła się ruchów, poszła na turniej, zajęła ostatnie miejsce na Warszawie, ale się nie przejęła. Bo taki turniej, dużo cukierków było, więc to przyjemnie się grało po każdej rundzie. Miałem inne cukierki, worek cukierków, tam 30 dzieci przychodziło, czy 40 z tych zawodów do mnie. Ja miałem cały wielki kos cukierków. Po czym zaczęła pracować. Pojechała na obóz. Na obozie pracowała 2 razy dziennie, były zajęcia szachowe, albo raz dziennie jakaś partia potem omawiana. No i grała. I za rok pojechała na Mistrzostwa Polski do lat 10, mając 9, awansowała, bo grupa półfinałowa była taka, że wszystkie awansowały. No i zdobyła 4 z 9. I pracowała więcej. Stopniowo pracowała coraz więcej. No i potem powiedziałem, że zdobędzie 7,5 punktu za rok. 7 zdobędzie, przepraszam, że zdobędzie 7. Zdobyła 7,5. 7 dawało w poprzednim roku pierwsze miejsce, 7,5 dało dzielenie pierwszego, trzeciego miejsca. Równo 2 lata od nauki ruchów 8 lat. Czy to jest dobry wiek, żeby zaczynać naukę szachu w wieku 8 lat? Jest to dobry wiek, żeby zaczynać intensywniejszą naukę. Intensywniejszą. Może być to 7,5. Ja dałem, to wszystko zależy od indywidualnych cech dziecka, o jego rozwoju intelektualnego, biologicznego, emocjonalnego. To wszystko jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby dziecko nie grało w zbyt silnych turniejach, żeby nie przegrywało, żeby się nie zniechęcało. I podałem też przykład dla dziewczynki 12-letniej. Dla dziewczynki 12-letniej tych godzin wyszło 4 razy godzina i 4 razy 3, 16 godzin tygodniowo. 16 godzin tygodniowo dla dziewczynki 12-13-letniej. A dlaczego? No bo ona chodzi do szkoły. Ta mała dziewczynka też chodzi do szkoły. I ta mała dziewczynka jest zmęczona. To ile może to dziecko się uczyć szachów? Chyba, żeby pan zrobił edukację domową, ograniczył język angielski. Język angielski nic dziecku nie daje. Ja wiem, że ktoś powie, że głupoty gadam, ale naprawdę, język angielski to jest inne kodowanie, a proszę się zastanowić, kto się nauczył w szkole języka angielskiego. Ja się uczyłem rosyjskiego w szkole i się nie nauczyłem. Uczyłem się w szkole angielskiego, niemieckiego i się nie nauczyłem.
nauczyłem się w inny sposób, na różnym poziomie. Więc to jest strata czasu. Jeżdżenie na basen i tam takie inne rzeczy w szkole, to jest strata czasu. No, dziecko jest zmęczone. Dziecko się rozwija, jest z rówieśnikami bardzo dobrze. Więc to nie musi być 30 minut. Chodzi o koncentrację. Tu odpowiadałem panu Przemysławowi, że dziecko 5-letnie, jak 5 minut koncentracji będzie miało, 6, 7, a jak 10, to już jest coś nieprawdopodobnego. Chodzi o koncentrację. Oczywiście, że kiedy dziecko zacznie wcześniej zajmować się szachami, to w wieku 7,5-8 lat będzie miało lepszy płat startu. Będzie trochę ograne. I to jest ważne. Najlepiej jakby dziecko, jak już ma te 6-7 miesięcy, dać konika szachowego, żeby gryzły sobie wyrzynało ząbki. To wbrew pozorom można się śmiać, ale się z tym konikiem opatrzy i będzie miało ciepły stosunek do konika szachowego. Można dać i wieżę, tylko tak trzeba uważać, żeby dziecko nie połknęło. Jeżeli dziecko ma 4 lata, ustawia coś na szachownicy, albo patrzy, jak inni grają, ma 5 lat i robi proste ruchy i gra, i go się chwali i przerywa grę, kiedy mu się już nie chce, to jest lepszy start. Natomiast panie dzik-dzik, jest jeszcze jedna rzecz. Bo pan, wrócę do tego, utrzymać się w czołówce. Zawodnika się szkoli, przykładowo, żeby w wieku 14, 15, 16 lat osiągnął poziom mistrza i dalej mógł robić postępy. To nie sztuka wziąć małe dziecko, nauczyć go włoskiej czy szkockiej na pamięć i wysłać go na Mistrzostwa Polski i się cieszyć, że inne dzieci ogrywa. Jeżeli pan będzie z tym małym dzieckiem, 6-letnim, codziennie grał po 2 godziny w szachy i będzie pan pilnował, żeby nie podstawiał i tych debiutów go pan nauczy na pamięć, on pojeździ na Mistrzostwa Polski do lat 6 i zdobędzie medal. No zdobędzie. A co dalej? I wpadnie pan w euforię, będzie go zgłaszał na najlepszego sportowca Poznania czy jakiejś innej metropolii. I dziecko dostanie jeszcze laur i tam jeszcze coś, i w szkole, i od burmistrza nagrodę, i tam coś. Taki wynik to jest informacja, każdy dobry wynik sportowy jest informacja, że praca idzie w dobrym kierunku i że trzeba dalej pracować. I do sukcesu trzeba podchodzić ze spokojem, nie wpadać w euforię. Nie wpadać w panikę, jak jakiś wynik w ciągu roku wyjdzie słabiej. Nie patrzeć na ranking. Co tam ranking? Widziałem, no nie będę opowiadał, bo to szkoda czasu na to rankingu. Generalnie nie patrzeć na ranking, nie patrzeć na elo. Patrzeć, że ważna jest impreza roku dla dziecka. Ważne jest, żeby weszło do finału Mistrzostw Polski, żeby tam zagrało przyzwoicie, ale w górnym roczniku. W górnym. Do 12 lat, gdy ma 12 lat, a nie 11. Do 10, gdy ma 10, a nie 9. A jak gra do 6, do 8, to jest zabawa. Traktować to jako zabawę, ale zabawa, która ma uczyć. Zabawa, która przynosi efekty. Pan dziekan ze szkoły, z Uniwersytetu Pedagogicznego na Szczęśliwickiej w Warszawie, Baum, pan dziekan Baum przytacza jakiegoś amerykańskiego, który twierdzi, że trzeba 1000 godzin pracować, 10 tysięcy godzin pracować, żeby osiągnąć. To jak się policzy 3 godziny dziennie, wychodzi 10 lat. Więc jak zaczniemy dziecko intensywnie uczyć w wieku 17-18, w wieku 7-8 lat, to w wieku 17-18 lat powinno być silnym mistrzem międzynarodowym. Silnym mistrzem międzynarodowym. Nie kandydatem, co ma 22 lata czy 26 i szybko chwyta ranking 2301, 2316 i kupuje, opłaca szybko mistrza FIDE. Nie. Dziecko ma być mistrzem międzynarodowym w wieku 17-18 lat. I w tym kierunku ma iść praca. W tym kierunku ma iść praca. Mistrzem ma być w wieku
15, plus minus tam. I jeszcze jedna rzecz. Ja kiedyś liczyłem z grubsza, debiutów można nauczyć repertuar debiutowy zbudować w 2 lata. Grę środkową w 4 lata, a końcówki 6. Jak zaczniemy od debiutów, będziemy szli przez grę, potem grę środkową i końcówki, to trzeba na to 12. Jak zaczniemy od końcówek i będziemy w czasie uczyć gry środkowej i debiutów, można tę pracę wykonać w 6 lat. Więc trzeba tak na to patrzeć. Takie są nakłady pracy. I jeszcze jedno. Każdy problem szachowy, każdą technikę szachową, każde umiejętności debiutowe, gry środkowej, gry końcowej powinny być przetestowane praktycznie. Testuje się poprzez granie partii turniejowych bądź w czasie partii treningowych czy ćwiczeń treningowych. I powinny być przetestowane na różnym poziomie zrozumienia szachów. Na różnym poziomie. Na tym słabszym, na tym średnim, na tym lekko średnim i tak dalej, i na tym wyższym, powolutku, po troszeczku. Nie ma cudów, nie można przyspieszyć. Oczywiście są fachowcy, którzy każą dzieciom grać, uczą debiutów na pamięć i dziecko ma sukcesy w mistrzostwach polskich do lat 6, 8, a potem przestaje grać. Była taka dziewczynka, nazwiska nie powiem, chociaż pamiętam, która zdobyła mistrzostwo Europy do lat 8. Już nie gra w szach od kilku lat, a to nie tak dawno było. I na zdjęciu można zobaczyć, że od drugiej zawodniczki jest wyższa od głowę, a od trzeciej o półtorej głowy. Po prostu szybciej się rozwija fizycznie. Jeżeli dziecko się szybciej rozwija fizycznie, to łatwiej mu się skupić na szachownicy, a nie będzie go mucha, czy tam, czy w nosie będzie dłubał, czy coś. Nie, no nie mogę pokazywać, bo i tak za dużo dłubię. Że go odciąga. Rozwój fizyczny, biologiczny też wpływa na przyswajanie szachów, na koncentrację uwagi. I ta dziewczynka jeszcze miała to szczęście, że na zawodniczki rosyjskie trafiła w rundzie 8 i 9, przedostatniej i ostatniej. I Rosjanki były przygotowane, ale jeszcze w 8 za słabo i zremisowała. 9 partię przegrała z Rosjanką, bo już była rozpracowana przez Rosjan, ale pierwsze 7 partii wygrała. Tam trafiła na jakieś inne, nie Rosjanki. W tych rundach od 4 do 7 wygrała pierwszych 7 partii. Nigdy tego wyniku nie powtórzyła, nawet się nie zbliżyła. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że podstawową przyczyną, no była trochę uczona, szczegółów nie znam, ale było to, że była wyższa. Że w tych wieku 8 lat była szybciej rozwinięta fizycznie. I tu jeszcze jedna sprawa jest, że dziecko urodzone w styczniu ma olbrzymią przewagę nad tym urodzonym w październiku, że jeszcze bardziej w grudniu. A grają w tej samej kategorii wiekowej. Grają w tej samej, więc tu trzeba na to patrzeć tak. Patrzeć spokojnie. Także podsumowując, panie Dzik-Dzik, jeżeli pan ma zdanie, że dziecko może pracować 2 godziny, 6 dni w tygodniu, to jest 12 godzin. Ale gdyby pracować godzinę przez 4 dni w tygodniu, to są 4 godziny i 2 razy w sobotę rano i po południu, w niedzielę po południu po 2 godziny, to też wychodzi 12 godzin, ja uważam, że taki rozkład jest lepszy od pracowania po 2 godziny dziennie. Dziecko musi odpocząć, dziecko musi odrobić lekcje, dziecko musi się powygłupiać, dziecko musi nic nie robić, dziecko musi mieć, no, może tak nie powinno, no powinno wejść na to drzewo, porzucać piłką, pobiegać, niekoniecznie ćwiczyć te kciuki, które padł, o takie słowo pad, że coś tam pada. Na nagrody ja kupiłem pady, nawet nie wiem co to jest. W pierwszej kolejności poszły jako radość. Dziecko dostało pada w nagrodę w turnieju szachowym. Także, panie Dzik-Dzik, ani pan nie ma racji dokładnie, ani ja. Znaczy, ja
nie podałem, no to wszystko zależy od indywidualnego dziecka. I nic na siłę. I nic na siłę. Natomiast przy tym pana dwóch. A ile ta pracowała 12-letnia dziewczynka, ja policzę. Ona pracowała 16 godzin. Ona pracowała 16 godzin tygodniowo. I to jest bardzo dużo. Ważna jest praca, żeby była dobra, żeby była systematyczna. Jeżeli się przerywa trening szachowy na tydzień do 10 dni, tracimy efekt pracy. I jeszcze jedno. Jak zaczynamy pracę treningową, to następuje spadek umiejętności. I wracamy do pozycji, do poziomu wyjścia po 3-6 miesiącach. To też jest sprawa indywidualna. I dopiero po tych 3-6 miesiącach poziom zaczyna powoli, systematycznie iść w górę. Dopiero wtedy. I jeszcze jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz. Najważniejsze jest nauczanie początkowe. Bo nie mówię tylko do pana, mówię do wszystkich. Najważniejsze jest nauczanie początkowe. Trzeba dziecku pozwalać myśleć, dawać mu szansę, problemy formułować prosto, polecenia prosto, ma słuchać poleceń, ma zrozumieć polecenie i ma podjąć próbę wykonania, nie odpychać jej od siebie. I jak odpowiada, ma nie stawiać znaku zapytania. Hetman G5? Nie. Hetman G5. Ma brać odpowiedzialność za to, co robi. I jak robi ruch, musi najpierw zrobić w głowie, nie w tej, w którą się pukam, tylko w swojej. Więc dziecko ma zrobić ruch w swojej głowie, zastanowić się, co zagra przeciwnik i znaleźć swój drugi ruch. I jeszcze jedna rzecz. Jak gramy w szachy, trzeba od dziecka wymagać, żeby najpierw wygenerował za trzy ruchy i wybierał przynajmniej trzy ruchy i z tych trzech ruchów wybierał, a nie patrzył i szukał jeden ruch. To też bardzo pomaga. I podsumuję. Moim zdaniem, aby utrzymać się w czołówce. Panie dzik dzik. A czy czołówka robi postępy? A czy czołówka pracuje? A skąd pan wie, że czołówka to nie przychodzi taki niepraktykujący instruktor, wbija na pamięć warianty lepiej lub gorzej, lepsze lub gorsze warianty. I znajdzie pan takiego niepraktykującego instruktora, który z pana dzieckiem będzie pracował 6 razy w tygodniu po 2 godziny. Część pracy musi dziecko wykonywać samo pod nadzorem rodziców. Szczególnie tę część, którą musi wykonać samo, czyli liczenie wariantów, znajdowanie kombinacji. To trzeba, trzeba. I bardzo się cieszę, że pan zadał to pytanie, bo ja się jeszcze raz mówię, ktoś będą mówić, są tacy, co się czepiają każdego mojego skrzywienia, każdego mojego podrapania się w głowę, czy tam czegoś. Ja podałem takie typowe wartości. Można zacząć, ja mówię 8 lat, 7,5, można zacząć w wieku 7 lat, to zależy od dziecka. Ale trzeba to dopasować do dziecka, do tego, ile dziecko chce, ile dziecko wytrzymuje i no, trzeba to robić w sposób taki, jakby to powiedzieć, cybernetyczny. Trzeba mu wgrywać, programować korelatory, żeby ta informacja podnosiła się, przekraczała próg przewodności, żeby się rozlewała do sąsiednich komórek. To nie może być, to musi być praca planowa, systematyczna, nieprzypadkowa. Trzeba to przemyśleć, zaplanować, koordynować i prowadzić. I życzę panu, i panu dzik w szczególności, i wszystkim, ażeby ich dzieci nie tylko grały dobrze w szachy i robiły postępy. Ale żeby miały z tego radość. Żeby szachy ich cieszyły. Żeby szachy ich cieszyły. Dziękuję za uwagę.